Gdy zaatakował Czerwony Legion, odebrał nam prawie wszystko. Uratował nas prawdziwy cud. Przebudzenie wędrowca. To jest nasz nowy początek. Mapy są puste. Reguły przestały obowiązywać. Wiemy jedynie, że musimy stać się czymś więcej niż byliśmy. Ten maleńki skrawek kosmosu to jedyne miejsce, które zawsze będzie nasze. A wszechświat patrzy na nas zazdrosnymi oczami. Dowiedliśmy, że możemy stawić czoło zagrożeniom z gwiazd. Ale teraz, tuż pod naszymi stopami, budzą się siły sprowokowane przez światło wędrowca. To dopiero początek wojny. Złow jeszcze skały, zabójcze roboty, ludzie w niebezpieczeństwie. Serio, nie męczy cię to jeszcze? Zmęczenie oddala nas od celu. Tak samo jak narzekanie. Nawet nie zaczęłam narzekać. Au! O! Teraz narzekam. Skup się, Sagiro. Mierz wysoko, wielkoludzie. Pomóc ci? Znowu? Dam sobie radę. I co? Ozyrysie? Co zobaczyłeś? Wolniej! Czekaj. Myślałam... Niech to! Ruszaj! Po lewej! Na drugiej! Średni zasięg! Nie ma za co! Wiesz, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pomimo ogromu rzeczywistości do zbadania, wciąż wybierasz tych, których do nas strzelają. Nie możemy tu zostać. Jeśli Veksom się uda, to będzie koniec wszystkiego. To widzi twoje światło. Musisz iść. Nie, nie zostawię cię. Beze mnie nie wrócisz. Jeśli nie powstrzymam Veksów, nie będzie do czego wracać. Robię to dla nas obojga. Nawet nie próbuj! Ozyrysie!
Strażniku, dzięki za przybycie. Coś się wydarzyło na Merkurym. Dostajemy zgłoszenia od kultystów, którzy urzędują na resztkach planety. Normalnie zignorowałabym ich teorie spiskowe, ale jeden z ukrytych przyniósł mi to. Martwy duch? Nie jest martwa. Ma na imię Sagira. Znam ją od bardzo dawna i jej strażnika. Ozyrysa. Tego Ozyrysa? Najpotężniejszego strażnika? Bohatera sześciu frontów? Zawale sprzed czasów Zawali? Lepiej nie mówić tego przy Zawali. Większość strażników nawet nie wypowiada imienia Ozyrysa. Był jedynym naczelnikiem Straży Przedniej, którego wygnano z miasta. I człowiekiem, który nauczył mnie, co to znaczy być czarownikiem. Znaleźliśmy Sagirę na Merkurym, a w tym samym czasie aktywność Weksów wzrosła znacząco. I sądzisz, że Ozyrys ma z tym coś wspólnego? Muszę wiedzieć, co się stało, nawet jeśli Straż Przednia chciałaby o nim zapomnieć. Gdy straciłam światło, nie zostało mi nic. Byłam pusta. Wtedy przybyliście na Io i pomogliście mi odnaleźć drogę. Potrzebuję pomocy przyjaciół raz jeszcze. Udaj się na Merkurego. Weź ze sobą Sagirę. Może wyznawcy Ozyrysa, ci, którzy jeszcze zostali, będą wiedzieli, co oznacza jej obecność. I proszę cię, niech to zostanie między nami. Nie chciałabym cię zrzucić z tego muru. To był żart, prawda? Oczywiście. To był żart. Wędrowiec przekształcił Merkurego w wielki ogród. To był raj, dopóki nie pojawili się Weksowie. Weksowie zastąpili jądro planety maszynami. Zwiemy to miejsce nieskończonym lasem. To stale zmieniający się labirynt rzeczywistości. Nie znajdziesz dwóch takich samych ścieżek. Nikt jeszcze stamtąd nie uciekł. To była obsesja Ozyrysa. Witaj na Merkurym, strażniku. Miałem wizję, że się pojawisz. Cóż za zbieg okoliczności. Też podążaliśmy za wizją. A mówiąc wizja, mam na myśli fakty. One też są wizją. Jestem brat Vance, jeden z wyznawców Ozyrysa. Opiekun latarni. Główny archiwista zakazanych prawd. W pobliżu waszej lokacji znajdują się wrota Weksów, które Ozyrys od dawna badał. Był przekonany, że są wejściem do nieskończonego lasu. Jeśli wciąż możemy znaleźć Ozyrysa, trzeba otworzyć te drzwi. Ikora Rey, najpilniejsza uczennica Ozyrysa. Brat Vance, największy fan Ozyrysa.
Przecież czcisz osobę, która wszystko kwestionuje. Skąd u ciebie wiara? Weksowie stoją u mych bram. Ozyrys nie powrócił. Nie mam nic prócz wiary. Wrota do nieskończonego lasu. Miejsca, skąd nikt jeszcze nie wrócił. Nawet Ozyrys.
nie przejdziemy. Gdyby duch Ozyrysa się ocknął, może mógłby... Ozyrysowi niech będą dzięki. Masz jego ducha, Sagirę? Proszę, zanieś ją do mnie. Nie są normalni Veksowi. Ten moduł. Veksowie z innych linii czasowych przybywają na Merkurego. Nie jest dobrze.